pamiętam, pierwsze sreberko. Głęboko, bardzo było głęboko. Około 15, więcej 20 cm na pewno. Einenthaler. Roku to ja nie widzę. Wyderek. Zielone całe. Pewno 83 albo drugi 1882 albo trzeci. Dobra. Na razie. Pierwsza jest, sreberko. Dobry dzień, dobry dzień. Witam ponownie. Daleko nie szliśmy od tamtego sreberka, jakieś 4 metry. 50 groszy. Nie wiem, cholera słońce. 50 groszy polskie. Bardzo ładnie zachowane. 1923. Tak, albo siódmy. Chyba trzeci. O. No też bardzo rzadko się znajduje tutaj te monety. W mojej karierze może piąta, może szósta. Fajnie, cieszy. Fajny stan. No dobra. No to do następnego. No i tym razem taki guziczek padł. Myślałem, że to monetka mała. Ale to, o, taki cywilniaczek. Jakiś tam od bluzeczki pewno, no delikatny bardzo, cieniuszki, ale z łóżkiem. No to do następnego. Witam. Tym razem wpadło, o, takie coś. Klamerka od paska albo torebki. Bardziej od paska. Cała mosiężna. No, kompletna w każdym bądź razie. Najczęściej to zapięcie jest stalowe, a tu jest wszystko z mosiądzu. O, taki sobie tam artefakt. No to do następnego. No i mamy następną monetkę. Dziesięć pfeningów weimarskich.
1924 rok. Rentenfening. Bardzo ładnie zachowane. Notabene. O. W kolorze mennica berlińska, a no ale niestety najczęściej ta. No dobra, ale w ładnym stanie za to. No to do następnego. No i witam. Mamy guziczka. Jakiegoś tam. Na ucho. Ale jeszcze kawałek nitki chyba. No. 61 wskazywało. No taka tam znajdka. Dobrze, że całe z uchem. Że guzików na tym polu sporo. Dobra, do następnego. Nie, zobaczcie co wykopałem. 95 pokazywało. Coś fajnego. Coś fajnego. Jakaś plakietka. Super, ale super znajda. Z tyłu nie widzę żadnych napisów. Jest 10 lutego 1927, Ziel coś tam, coś tam. Jakby jakaś bomba? Nie wiem jak się wyczyści, ale super, kurde, duże, wielkie. Jak się wyczyści to przeczytam. Na zdjęciach będzie widać co to jest tutaj w ogóle. 27 rok w każdym razie. 1927. Stolp. Stolp na pewno tu jest. Stolp Słupsk. Pomern. Pomern. Pomorze. Na pewno jest Słupsk Pomorze. Ale co jeszcze? Nie mogę się tu doczytać. Dobra, na razie. Do następnego. No i witam. Mamy jakiś ładny guzior. Nie wiem, jakiś herb, ale śliczny guzik, piękny, zobaczcie, z uchem kompletny, super, piękny guzik, nie wiem czy to jak widać. No śliczny, śliczny, piękny. Dobra, to do następnego. No i witam, mamy następny guziczek.
81. Też piękny stan. No śliczne tu guziki wychodzą. Zobaczcie. Prusaczek. No niestety bez łóżka. Ekstra fajny. No taki ostatnio znalazłem. No ale stany zachowania piękne. Naprawdę. Piękna zielona patyna. O, proszę zobaczcie, jakie ładne guziki wychodzą. No śliczne. Naprawdę piękne guziki. Bardzo ładne. Także tu ziemia łaskawa dla guzików. Dobra. Do następnego. No i mamy kolejną monetkę Feninga, ale ładny stan zachowania, 1875, chyba 5. O, bardzo ładna. Tył gorszy trochę, a awers jest bardzo ładny. Ale widać tego orła. Dobra, to do następnego. My mamy kolejną monetkę. 50 groszy. Z 49 roku. Miedzią nichlowe. A, 49. O. Eto. Do następnego. No i witam. Wyskoczyła następna monetka. Na pewno też jeden fening. O, jeden fening ładnie zachowany w miarę. Ale który ten rok to? Fening. Jeden fening w każdym razie. Chyba 907. 1907. O. O, ten ładniejszy awers od poprzedniej. Rewers też ładny. W sumie monetka dosyć dobrze zachowana. No to do następnego. No i witam wszystkich na następnym dniu. To samo pole, czwarty chyba dzień. Dwa feningi ruskie. Ja tam 72. Nawet fajnie zachowane. A tu spróbujemy rok odczytać. A. 1874. No, pierwsza moneta. W ogóle pierwszy sygnał
i pierwsza moneta, więc dobra wróżba na dzisiejszy dzień. Na razie, do następnego.